Państwo, mamy kolejny projekt uchwały, druk nr 1165. Jest to także uchwała jednoczytaniowa. Dotyczy ustalenia kierunku działania dla prezydenta dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie miasta Krakowa w latach 2013-2022. Jest to projekt grupy radnych, druk nr 1165. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. Przypomnę, jest to projekt jednoczytaniowy, więc rozpoczęcie czytania oznacza, że już nie zostaną złożone żadne autopoprawki. Poprawki do zakończenia, zakończenia czytania. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja może prosił o uruchomienie czy przełączenie do kawałka w Aparatu Obsługi Technicznej, bo będziemy mieli nową prezentację. Czy pana przewodniczącego kilka mogę prosić? W imieniu grupy radnych mam zaszczyt przedstawić projekt uchwały dotyczący ustalenia kierunków dla prezydenta miasta Krakowa w sprawie rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie miasta Krakowa. W projekcie tym grupa radnych postuluje, aby w pierwszej kolejności w latach 2013-2022 zostały zrealizowane dwie niezwykle ważne dla mieszkańców Krakowa linie tramwajowe, to jest budowa linii tramwajowej na osiedle Górka Narodowa oraz budowa linii tramwajowej na osiedle Miszkiewicze przez osiedle Kronik Czerwony. Nie sposób w tym momencie na chwilę nie podjąć takiej refleksji nad rozwojem, czy dotychczasowym rozwojem infrastruktury tramwajowej na terenie naszego miasta. Można tutaj w tym procesie, który trwał od 1999 roku, ukazać takie trzy elementy. Czyli mieliśmy dynamiczny rozwój rozbudowy linii tramwajowej po Białej części Krakowa, powstała trzy linie tramwajowe, które skomunikowały najważniejsze dzielnice z południowej części miasta Krakowa z centrum miasta, z całym układem komunikacyjnym. Również nastąpiła poprawa komunikacji tramwajowej w centrum Krakowa. Tutaj mamy inwestycje związane z budową pierwszej linii szybkiego tramwaju, realizację inwestycji pod nazwą przebudowa ulicy Pawła. Natomiast tym jakby inwestycjom rozwojowym towarzyszyła niewytłumaczalna stagnacja tego systemu w północnej części Krakowa. Ostatnia nowa linia tramwajowa w północnej części Krakowa została dana do użytku 5 listopada 1984 roku. Wówczas to przy aplauzie ówczesnych władz wojewódzkich PZPR została otwarta linia tramwajowa na ówczesne osiedle 30-lecia PRL i to była ostatnia nowa linia tramwajowa wybudowana w północnych rejonach Krakowa. Od tej pory mamy niewytłumaczalną stagnację i między innymi tą uchwałą chcielibyśmy ten zły dla mieszkańców miasta. A powiem dlaczego zły proces przerwać. To co się stało, czyli ten brak rozwoju sieci tramwajowej północnej rejonach miasta zaowocował tym, że 150 tysięcy, około 150 tysięcy mieszkańców w części dzielnicy 4, dzielnicy 3, dzielnicy 15 jest pozbawione możliwości korzystania z bardzo efektywnego transportu, jakim jest transport tramwajowy, transport komunikacja szynowa. Jest to ostatni wysoko zurbanizowany rejon miasta, który takiej komunikacji nie ma. Wszystkie duże osiedla, wszystkie duże rejony Krakowa, czy też we wschodniej części miasta, czy w południowej, posiadają komunikację tramwajową, są skomunikowane tramwajowo. Właśnie ten rejon, na którym mieszka co czwarty Krakowianin, tej komunikacji jest pozbawiony. To są takie tak zwane niepokojące tendencje, które nas niepokoją, takie dwa elementy, czyli rozbudowa tego systemu komunikacji tramwajowej zrozumienia się z potrzebami mieszkańców miasta, wyrażonymi między innymi wielkości potoków pasażerskich na planu Bawiedzinia, jak to zaraz Państwu pokażę. Niestety również forsuje się rozwiązania relatywnie drogie, to przekłada się na niską efektywność realizowanych inwestycji w porównaniu do poniesionych nakładów finansowych.
proszę zobaczyć, jak wygląda porównanie. Są opracowane przez Urząd, bo to są opracowania Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wielkość potoków pasażerskich, pasażerów, liczba pasażerów na godzinę na linii tramwajowej, deklarowanej to duża górka, górka narodowa, to jest maksymalny potok 4461, linia tramwajowa, ulica Mokrzycka, Mieszka Jowice, 3923 osoby na godzinę z tej linii mogły korzystać. Tu macie też Państwo wyszczegółowione już poszczególne odcinki, jak to się rozkłada. Tymczasem linia, która została oddana na Ruczaj, to jest jakieś 3000, około 3000, 3000 ten potok się nam charakteryzuje. Linia Płaszów to jest nieco poniżej 1500. W związku z tym ta teza, którą postawiłem przed chwilą, że Niacko jednak budowało linie tramwajowe, nie tam, gdzie był, nie tam, gdzie są faktyczne potrzeby, jakby w tych danych z Wydziału Gospodarki Komunalnej znajduje potwierdzenie. Podobnie jest niestety z kwestią ekonomiczną. Budujemy linię, zamierzamy budować linię tramwajową, tym łącznym Bielicka Lipka. Jego koszt realizacji według Lipka to jest 302 miliony złotych. Efektywne skrócenie czasu to jest 5 minut. Linia tramwajowa w Mieszkowice Mogliwska straca 139 milionów złotych. To jest taki koszt, który ostatnio został podany przez Wydział Gospodarki Komunalnej. Wcześniejsze dane, między innymi analiza wykonana przez pracownik ATA wskazywała, że to jest około 80 milionów, ale budowa tej linii powoduje przy porównywalnych potokach pasażerskich skrócenie trasy o 12 minut. Czyli można, wydając znacznie mniej pieniędzy, uzyskać znacznie lepszy efekt i znacznie lepszą poprawę komunikacji w skali miasta. Trzeba tylko inwestować tam, gdzie pokazują badania, a nie tam, gdzie, gdzie z innych powodów są podejmowane decyzje. Jak widać, koszt budowy obu linii tramwajowych, które kosztuje w uchwale mniej więcej jest różny, jest też znacznie większy od kosztu budowy tego łącznika Wielicka-Lipska, co pokazują dane, które zostały zamieszczone w wieloletniej prognozie finansowej lub też analizy wykonane na potrzeby innych dokumentów strategicznych. Proponowane linie. To jest tramwaj, linia tramwajowa, oczywiście linia tramwajowa, oczywiście linia tramwajowa, wariantowo linia tramwajowa Meksyna i Szczerbice, linia tramwajowa Szczerbice i Szczerbice. Rozumiemy tutaj sprawę wariantową, ponieważ do dzisiaj z uwagi na to, że nie zostało uwzględnione przy budowie skrzyżowania Lema Meksynera Mogliwska, nie zostało uwzględnione możliwość wprowadzenia torów w kierunku ulicy Meissnera z ulicy Mogliwskiej, pomimo wielokrotnych wniosków Rady Dzielnicy III poprzedniej kadencji, nie zostało to uwzględnione. No tutaj dzisiaj nie możemy jednoznacznie stwierdzić, która z tych dwóch linii powinna być realizowana. Niemniej jednak wskazanie projektodawców uchwały jest na ten wariant bardziej korzystny, czyli niższe ulicy Meissnera. Do tego projektu uchwały, bo mamy w trybie jednoczytaniowym, które mamy dwie poprawki. Rozumiem z podpisu, że poprawki pana radnego Gandy. Po konsultacji z radnymi, którzy są projektodawcami, rekomenduję państwu. Proszę bardzo, czy państwo przeszkadzacie, czy pan Jaśkowiec wam przeszkadza w rozmowach, co? Bo czas najwyższy, żebyście zaczęli płacić za te śmigi. No muszę ja zrobić cały dzień, tak? Dziękuję. A zaraz panie radny skończę, spokojnie. Chciałem omówić poprawki zrobione w trybie jednoczytaniowym. Projektodawcy rekomendują Wysokiej Radzie odrzucenie obydwu poprawek. W poprawce numer 2 pan radny proponuje rozszerzenie tematyki uchwały na rozbudowę całego układu drogowego w tym rejonie. My uważamy, że po pierwsze priorytet trzeba dać bardzo oczekiwany głównie o tramwajowym przez mieszkańców w tym czasie. Po drugie rozszerzenie tego projektu uchwały spowodowałoby rozmycie jego przekazu na inwestycje. Tu jest między innymi proponowana budowa ulicy Waszków, przebudowa ulicy Strzelców. Ta inwestycja nie jest dobrze odbierana przez mieszkańców Podnika Czerwonego. Podobnie się ma z tak zwaną klasą wolnowską, też wiemy, że są protesty, tutaj wymagane są dalsze rozmowy i konsultacje z mieszkańcami na ten temat.
Dlatego z uwagi na te postulaty propozycja projektodawcy jest albo poprawką odrzucić. Poprawka numer 1 jest dość kuśna, że tak powiem, ponieważ pan radny Garda zwraca uwagę dwa tygodnie temu na ostatniej sesji przy okazji procedowania uchwały w sprawie infrastruktury, rozbudowy infrastruktury rowerowej, że rolą rady nie jest i rada nie powinna. Nie powinna wchodzić w kompetencje prezydenta i nakazywać mu przekazywanie środków finansowych odgórnie w budżecie na jakieś cele przed uchwaleniem projektu tego budżetu, czyli lepiej prognozy finansowej. Czyli nie powinniśmy wchodzić w tak zwaną wyłączną inicjatywę prezydenta miasta Krakowa. Tymczasem pan radny Garda proponuje poprawkę, w której my właśnie taki konflikt z kompetencjami prezydenta musielibyśmy wejść. Projektodawcy tego nie chcą, więc też będę prosił całą radę o odrzucenie tej poprawki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pana radnego Garda i pani radną. Szanowni panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja tu mam pewien dylemat faktycznie, bo teraz mamy jedno czytaniowe, więc już było omówione poprawki przez już był komentarz, natomiast ja nie możemy przesadzić. Mam jakiś tutaj problem. Zawsze było, że osoba, która te poprawki wskazuje, na której przestawia, później się odnoszą do tego projektodawcy uchwały. No ale okej. Więc zaczynamy trochę do nogami, ale nie ma problemu. Natomiast ja bym przybył poprawkę numer 3, który nie złożyłem. Ja właśnie zastanawiam się, ponieważ zgodnie z statutem mam czas do końca dyskusji, więc ewentualnie zawsze mogę się obrócić z tyłu i podać tą przewodniczącą poprawkę. Ja sobie pozwolę przeczytać jej treść, żeby było tak, żeby do tego, jak pan radny się odniósł i kuśle i metody, to jeszcze wam powiem jedną rzecz. Bo ponieważ chciałem, żeby w paragrafie drugim dopisać zdanie, czyli jak państwo mają projekt uchwały, dopisać zdania, oraz do przeznaczenia co roku minimum 37,6 promila środków budżetowych gminy Kraków na realizację celów zawartych w paragrafie pierwszym. Ja po prostu wyliczyłem 37,6 promila, to jest taka kwota, która właśnie mogłaby zagwarantować realizację w ramach naszych uruchomienia tego całego projektu, który jest, jak wiemy, w UPF-ie dość odległym terminie. W związku z tym chcielibyśmy przesunąć te finansowania. Mamy na umyśle bardzo istotnych kwestii, które państwo projektodawcy tutaj poruszyli w tej uchwale. Inaczej to uzasadnienie. Rada Miasta uchwałą podjętą w styczniu 2013 roku zobowiązała do przeznaczenia na budowę ścieżek rowerowych minimum 3 promil środków budżetowych. Zamierzenia zawarte w projekcie uchwały nr 1185, właśnie tej, o której mówimy, mają charakter niewspółmiernie bardziej doniosły niż budowa ścieżek rowerowych. Stąd Rada Miasta Krakowa dla zachowania elementarnej konsekwencji powinna wyrazić aprobatę do tak nakreślonego kierunku budżetowego. Ja się tym karmę, bo wydaje mi się, że będziemy tworzyć uchwały kierunkowe, które będą mówić konkretne i pojedyncze zadania, no to wydaje mi się, że też powinniśmy jednak wskazywać też pewne, znaczy nie wskazujemy właśnie niestety, tylko faktycznie jest prośba prezesa, żeby w jakimś sensie to finansował również te zadania. Po prostu to poprawki zostały na razie nie wiem, czy się złożę. No nie, bo to była konsekwencją potrzebnej uchwały, prawda? To już mielibyśmy tak należy, bo tak przyjęliśmy taką drogę, no to zobaczyłem się, że jest konsekwencją. Natomiast wrócę do kwestii samej uchwały, ponieważ uchwała jest, ma tylko jeden, ma duży walor, duży walor tak naprawdę merytoryczny, bo zgadzam się z tym. I to, co tu radny przedstawił, to ogólnie jest takie pewne jakieś znaczenie, że na północna, czy południowa część Krakowa ma troszeczkę jakby lepiej i tak o tym zawsze mówiliśmy niż ta część północna. I to zauważamy od Wadowa przez Myślejowice aż po... Nie wiem, czy to wynika, no może pewnych obliczeń, planów i tak dalej, i tak dalej. Zawsze o tym była o tym mowa i to już to nie jest pierwszy raz. I to, co wskazał pan radny, to pokazał na liczbach, że faktycznie tak było. Czy inwestycja na przykład tramwajowy, o który tutaj wskazał, stało się tak, a nie inaczej, a wiemy doskonale, że mieszkańcy i ta uchwała to ma taki, niesie są właśnie taki przekaz, że oczekują tej inwestycji tramwajowej. Tu się z tym zgodzę i to nie ulega wątpliwości. Dziwi mnie tylko, że właśnie robimy to za pomocą uchwał kierunkowych, które jak powiedziałem, to są dyskusje strategiczne, to są dyskusje przy WPF-ie, przy tworzonych WPF-ie, które uchwalali, a nie teraz. W postaci takiego zróbmy to, żeby było jak w tym miejscu jak najlepiej i to nie jest ten metoda, bo to rozpoczyna dalsze dyskusje, bo zaraz będą radni z jednego miejsca i zajdą następne pomysły tego typu i możemy w ten sposób uchwałę, którą powinni nasypać pana prezydenta
Nie wiem, czy to coś da, czy nie, może wzbudza dyskusję. Zamiast przy faktycznych dyskusjach strategicznych, których podejmujemy uchwałami wiele, jakoś tego nie potrafimy tutaj przekazać, nie potrafimy tego zrobić. Natomiast próbujemy polityczne zadania w uchwałach tego typu. Tak jak widzę właśnie uchwała ścieżka rowerowa. To była bardzo podobna kwestia. A nie w strategii dla transportu, kiedy uchwalaliśmy ją i próbowaliśmy tego tam umiejscowić. Ale mimo, że zgadzam się z tymi, że te obydwie linie są zasadne. Co do poprawki numer 1, która pan radny nazwał fikuśna, nie jest fikuśna, ale ona ma na celu jedną rzecz, no bo w końcu jak my znowu, żeby być konsekwentny, bo nie można uchwalić czegoś i powiedzieć, czy państwa zbudujmy kolejną linię tramwajową gdzieś, czy zbudujmy stakadę, czy poprawmy komunikację w jakimś zakresie. Pokażmy skąd. Bo to jest naszym celem. Pokazać skąd na to przecież pieniądze. Bo tak napisać, zróbmy dobrze, to nie jest. Bo to w sumie wszystkie dokumenty, przede wszystkim te, które razem przyjęliśmy, a miało się dokument WPF-u na rok 2013. Tam jest jasno napisane, kiedy, co, jak będzie przyjmowane. W związku z tym, ja uważam, dziwię się, że pan radny nie zgadza się z tym, że pan prezes nam przedstawił w WPF-ie propozycję, z czego zrezygnować, czy skąd ściągnąć pieniądze z przyszłych lat, czy przyszłych WPF-ie, żeby zrealizować zadania, które państwo projektodawcy piszą w uchwale. No ja nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się chcemy to obawiamy się tego, nie chcemy tego, bo nie rozumiem, bo dlaczego pan radny tego nie ocenia? No musimy powiedzieć skąd zabrać, no to jak zabierzemy skądś, będziemy potrzebować tramwaj. Dobrze, bo też się z tym zgadzam. To jest bardzo istotne, tego róbmy ten tramwaj i faktycznie tylko w czerwcu spotkamy się i porozmawiamy, z czego wziąć te pieniądze. Stąd jest taka, że dopisane jest paragraf trzeci. To jest kwestia do konsekwencji czego więcej. No to mówmy o pieniądzach, a nie o ogółach. Poprawka numer dwa. Tak? Czas, tak, ale to już nie ma sensu, no ja... Co pan ma? Czas, mimo. Nie, no bez przesady, to trzeba zobaczyć, to są pierwsze czytanie, poprawki, jak nie było czasu, poprawki zreferował pan radny, więc... Na to drugi jasny radny może 4 minuty przyjechać. To jest film, co my w imieniu próby. Czy to rozmawiamy o tym uchwały, więc przepraszam serdecznie. To już jest dyskusja, pan. Poprawka, no nie ma drugiego czytania, no pozwólcie, że skończę, bo nie, już wyglądę, bo w ten sposób to w ogóle skończę. Dobrze, w takim wypadku jeszcze mamy poprawkę numer 2. Ona faktycznie rozszerza jej zakres, bo to co powiedział pan radny, że ta północna część jest jakoś tam nie do szacowana, jeśli mówimy transportowo, wszyscy wiemy o wyjazd północny, przecież to jest kampania wyborcza wszystkich z północnych części, którzy zawsze pytanie pada, co będzie 20 listopada, zawsze mamy jakieś odpowiedzi, zawsze to jest zapisane, to jest jasne, no ale to się nic nie dzieje, nawet pamiętam jakieś już na blogach, na Facebookach opisane, że to załatwimy, to zrobione. No to wszyscy wiemy, że to troszeczkę Krakowowi się nie podoba na pewno ten wyjazd północny. Stąd pozwoliłem sobie dopisać do tej poprawki, ponieważ taki był wyciek, szczerze mówiąc, uzasadnienia. Chodziło o tą północną część Krakowa, której na sercu leżał projektodawcą. Więc pomyślałem, że możemy rozszerzyć również o w ogóle konstrukcje również drogowe. Ja się z tym zgadzam, że to jest dyskusja taka o niczym, dlatego że nie mamy tutaj finansowania. Więc to, że wpisujemy tutaj budowę ulicy Iwaszki bez rozwoju ze strzelców, to jest taka sama sytuacja, że ona się znajduje w fazie programowania kompletnie, ona przecież zaznaczona jest. Więc to, że ona budzi kontrowersję, do niczego nie zmierza. Uchwalenie takiej poprawki po prostu powoduje tylko może szerszą dyskusję, może ją odrzucimy. Ja tego nie wykluczam. Druga rzecz, no wydaje mi się, że Dwórka Narodowa Wschód, to zresztą opinii prezydenta też się pojawiło, że raczej się wszystkie aleje wchodzą do Dwórki Narodowej zakup, więc stąd poprosiłem o to, żeby wpisać wariantowo tą drugą opcję, która jest bardziej naturalna, wynikająca od lat prowadzonych analiz tej kwestii, ale to jest dość drobna zmiana. Natomiast ciąg estakad, też jest taki programowy, też była ciekawa dyskusja na ten temat już w tamtej kadencji, to miało być 10 km drogi bez kolizyjnej, nie wymaga dużej inwestycji, w sensie liczby tych estakad, a mamy faktycznie 11 km odcinka, który przybierzamy z wschodu na zachód w Krakowie. Uważam, że ten element do poprawy tej sytuacji transportowej w północnej części Krakowa byłby również istotny. No i piąta część, rozbudowa jej 29 listopada, to wszyscy wiemy, mówimy o tym i znamy ten temat nieraz przy budżecie, dyskusji pojawia, to zawsze jest ta kwestia. On się znajduje, jako w odróżnieniu od poprzednich, od punktu 3 i 4, on się znajduje w WPF-ie, jest zaznaczony w WPF-ie, więc
to jest element nie w fazie programowania, tylko w fazie już istnienia WPP. Z tym, że problem jest, że finansowanie jakby jest znacznie od tego. Tak? Mamy sfinansowanie 2019 do 2027 realizacja, tak? Czyli to są bardzo odległe czasy, natomiast no, wydaje się, że to jest jedyny taki poważny wyjazd z Krakowa, który no, zwraca uwagę przede wszystkich na... więc dziwię się, że można właśnie taką uchwałę odrzucić, zważywszy, że ona nic nie zmienia. Dalej podtrzymuje te kwestie tramwajowe i w życiu nikt tutaj nie bierze pod uwagę. Natomiast wydaje mi się, że przyjęcie tej uchwały właśnie bierze w tym wszystkim trochę na sercu te zadania drogowe, że jednak chcemy dać tutaj wyraz jako Rada Miasta, że ta północna część Krakowa też powinna być jakoś mocno teraz dofinansowana. Stąd ta poprawka. Tyle. Jakieś pytanie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Kierowca Zjana Uczeska. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Częściowo powtórzę to, może krócej troszkę, co powiedziałam na Komisji Infrastruktury. Od 20 lat jako działacz samorządowy Prądnika Białego powtarzam, że komunikacja na północnej części Krakowa jest w okropnym stanie. To nawet nie po macoszemu, bo macocha czasem ma dobre serce. To nawet nie wiem, to chyba jakaś złośliwa jędza projektuje to, co się tam dzieje. Do dzielnicy czwartej wjeżdża się przez pod tunelem na Prądnickiej, przez tunel na Łokietka, przez tunel na Stachowicza-Wrocławska i przejazd kolejowy zamknięty bardzo często na ulicy Rydla. Łokietka też często zamknięty. Deweloperzy w tej chwili już troszeczkę zdyscyplinowani dobrą polityką planowania w naszym mieście już nie budują gdzie popadnie i co się im uda zbudować. Niemniej jednak potężne osiedla powstały, do których wcale nie ma dojazdu. Młodzież nie może wyjechać. Autobusów no, nie można się doprosić. Panie radny Abramek, w odróżnieniu od tego, co jest na południu, macie tam wszystko. Nie chciałam, żebyś mnie posłuchał, a wiem, że jak wiem, że się zwrócę do ciebie, to będziesz słuchał. Nie, to był żart oczywiście. Myśmy sobie to przedyskutowali z panem radnym Pagankiem. Ja popieram jego projekty udoskonalenia komunikacji na Księcia Józefa, bo też jest paskudny. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, że północna część Krakowa to naprawdę wyjazd w kierunku Warszawy, w kierunku Katowic to jest horror. To raz w życiu jechał aleją 29 listopada i stał w tych spalinach w ulicy Opolskiej i Żyleńskiej do granic miasta, to wie, o czym mówię. Jeśli tego nie przypilnujemy, to nasi mieszkańcy powiedzą, że no, powinniśmy iść nie pietruszkę sprzedawać na placu Imbramowskich, a nie zajmować się działalnością samorządową. Bardzo dziękuję panu radnemu Dominikowi Jaśkowcowi z bliźniaczego Prądnika, już mówiłam. Ja Prądnik Biały, czerwony, flaga biało-czerwona nad Krakowem. Niech przypomni, że Kraków to jest nasza wspólna inicjatywa i nasze wspólne dobro. I jeśli północ nie rozwiąże komunikacji, to i Śródmieście się udusi i na południe się nie przejedzie. Bardzo Państwa proszę o pozytywne przyjęcie kierunków działania dla Pana Prezydenta. A to, co mówił Pan Radny Garda, ja się z tym całkowicie zgadzam. Tylko Panie Radny, tyle razy to już było w planie, tyle razy było już zaklepane, tyle razy było gdzieś tam, tylko od 20 lat nic się nie robi. Moja szósta kadencja w dzielnicy. Ja powtarzam bez przerwy to samo. To już sobie nagram na jakąś tam płytę i będę puszczać zamiast marnować czas Rady w tej kwestii. Dziękuję. Aha, jeszcze jedno, muszę to powiedzieć. No jeśli nie ma innego wyjścia, to ja no, wystartuję na prezydenta Rady Miasta z tego miejsca, z północy i wtedy północ będzie miała wszystko.
Krakowa, prezydenta miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Włodzimierz Pietrus. Jeżeli chodzi o temat tej uchwały kierunkowej, to patrząc na to, co wynika z prac nad studium dla miasta Krakowa, to trzeba potwierdzić, że Północ jest niedoinwestowana w źródła infrastrukturę, nie tylko komunikacyjną. I taka jest konkluzja z pracy nad studium. I tak obiektywnie, chociaż jestem wybrany z Nowej Huty, ale mogę potwierdzić, że jest to prawda obiektywna. Zresztą ja się w pewnych sprawach nie kieruję interesem lokalnym. Przykład jest też linii tramwajowej, gdzie uważałem, że wpierw powinien być tramwaj puszczony na Ruczaj, potem modernizacja do Nowej Huty, a na końcu ewentualnie do Płaszowa. I pewnie też tak Państwo perspektywy czasu też pewnie może tak odbieracie. Natomiast oczywiście pytanie jest tutaj słuszne pana radnego Gardy, skąd wziąć na to pieniądze. Ja widzę, że ten temat prawie, że już trzeci raz w linii tramwajowej pojawia się dotyczący 2013 roku. Pierwszy raz ja składałem poprawkę, która zahamowałaby według mnie niesłuszną inwestycję tramwajową, która pociągnie za sobą wydatki 300 milionów złotych. 300 milionów złotych, które dadzą kilka minut do oszczędności połączeniu na linii Kurdwarów do centrum, tak bym powiedział, wypuszczeniu. Czyli tak sobie fundujemy taki wydatek w kwocie 300 milionów złotych, gdzie każdą złotówkę teraz na wszystkie strony obracamy. Oczywiście ta poprawka nie miała zadanie wrócenia wszystkiego, tylko zahamowania tego wydatku, ponieważ on jest nieracjonalny z perspektywy interesów miasta Krakowa, jest nieefektywny i być może lepiej trzeba było te pieniądze przesunąć właśnie na ten kierunek połączenia tramwajowego, który pewnie by więcej działał dobrego dla mieszkańców Krakowa. I proszę sobie zobaczyć, Państwo, dzisiaj też jest punkt WPF, jest taka pozycja właśnie budowa linii tramwajowej, wydatek dotychczasowy ponad 2 miliony złotych, wtedy około miliona złotych, ale docelowo 300 milionów złotych. I to należy od tego zacząć i naprawić to, ponieważ ja już nie chcę mówić, że jest alternatywne rozwiązanie dla połączenia za 300 milionów złotych, które wynosi po kilkunastu milionów złotych i to też potwierdza grono osób, które pracowało nad studium zagospodarowania przestrzennego, że jest alternatywne przejście na przejścia Wielicka-Lipska, które kosztuje kilkanaście milionów złotych. I to nie jest moja wypowiedź, tylko pana Albrechta, jeżeli pamiętam, który pracuje nad komunikacją miasta Krakowa i Małopolski. I jeżeli Państwo chcą uchwalać uchwały kierunkowe, to wcześniej spoglądnijcie na to, co uchwalacie w projektach budżetowych i w WPF-ie, bo tam spalicie pieniądze publiczne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Paweł Krzywiecki. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Pomysł jak najbardziej słuszny. Ja się dziwię, szczerze mówiąc, dlaczego państwo tą uchwałę kierunkową krytykujecie. Oczywiście można tam było wprowadzić jeszcze pewną korektę, ale jak sami państwo wiecie, jest to pewien kierunek działań. W tej chwili ten projekt, który jest, który rzeczywiście kosztuje bardzo dużo do projektu Tramwajowego Grupy Narodowej, to są ogromne koszty w porównaniu do innych miast, które realizują tego typu inwestycje. Rzeczywiście ten kilometr linii tramwajowej jest praktycznie dwukrotnie, trzykrotnie wyższy, a jest to też spowodowane tym, że przy okazji tej trasy jest projektowana też trasa Wałbrzyska, która w mojej ocenie akurat w przypadku pętli Kowodrze Górka nie jest dobrym rozwiązaniem, bo podzieli tą pętlę na dwie części i właśnie znowu będziemy promować ruch samochodowy. Nie powoduje też bezpośredni, nie jest też jakąś częścią obwodnicy, więc znowu będziemy mieli tam problem estakady, będziemy mieli problem ekranów akustycznych. Ale zostawiam tą sprawę. Ja uważam rzeczywiście, że kwestia północnej części Krakowa, trzeba tę sprawę jak najszybciej rozwiązać.
Cieszę się, że pan radny nasz powiedz tutaj podjął ten temat. Na pewno pewnie te plany związane z projektowaniem będą jakąś ulegać modyfikacjom. Faktycznie jest to problem z finansowaniem. Mam nadzieję, że od 2014, kiedy będzie można pozyskać jakieś fundusze unijne, będzie to możliwe, czy od 2013, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że wszystkim powinno zależeć radnym na tym, żeby rzeczywiście tą północną część Krakowa w końcu skomunikować, bo ilość osiedli, ilość nowych bloków, które tam powstaje, jest zatrważająca. Właściwie od kilkunastu lat nie się w tym kierunku nie robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan Władysław Kosinga. Nie, pan Janusz Fajek, tak? Panie przewodniczący, panie skarbniku, szanowni państwo radni. Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że w tej kadencji grupa radnych z północnej części Krakowa zdecydowanie mocniej i jak gdyby skuteczniej zabiera głos w sprawie, która jest istotna dla tej części Krakowa, a tak jak już tu dzisiaj zostało powiedziane, również dla całego miasta. W tamtej kadencji jedynie co się udało zrobić, to przyjęli plan, który przygotowywał trasę dla przebiegu linii tramwajowej do Krowoczygórki. Dzisiaj dzięki tej dyskusji możemy powiedzieć tak, że uchwała, którą ewentualnie jestem przekonany przyjmiemy za chwilę w głosowaniu, wzmacnia te działania, które już zostały podjęte i które mogą doprowadzić do roku 2015, a to już jest jakaś konkretna data, do tego, że tramwaj w pierwszym etapie do ulicy Bociana zbliży się albo zostanie już ta inwestycja przynajmniej rozpoczęta. I to jest pewien konkret, który już dziś funkcjonuje i wydaje mi się, że przez tą uchwałę wzmacniamy te działania, które już zostały podjęte, które już są zapisane, a które warto tutaj powiedzieć. Druga sprawa, to chciałem państwu powiedzieć, że w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie z mieszkańcami municypii Jelenińskiego, to jest ulica równoległa do 29 listopada przy wylocie na Warszawę z Krakowa. No, chciałem państwu powiedzieć, że stanąć przed tymi rozgoryczonymi ludźmi, których ilości ponad 100 mają pretensje do Rady Miasta Krakowa, że doprowadziło do czegoś takiego, czy to w ogóle do wszystkich, którzy się zajmują sprawami przyszłości, strategii, że powstają takie osiedla, na których nie ma wjazdu, nie ma dojazdu, nie ma komunikacji. Mało tego, ja dzisiaj złożyłem interpelację z prośbą, żeby wytyczyć oznakowane przejście przez 29 listopada, bo okazuje się, że nawet nie ma przejścia na wysokości ulicy Banacha, chcąc się dostać w kierunku szkoły, na przykład na Dożynkową czy w kierunku Walczyńskiego, tam nawet nie ma przejścia przez trasę wylotową 29 listopada. Także są w Krakowie miejsca, które rzeczywiście wymagają naszej natychmiastowej interwencji i tym bardziej taka uchwała, która się pojawia i która mówi o jak gdyby działanie w tym kierunku, że poprawa losu tych ludzi, którzy tam mieszkają w jakiejś perspektywie czasowej jest dostrzegana, wymaga ze wszech miar poparcia. I to oczywiście dzisiaj mam nadzieję, że czynię również i państwo to w swoim głosowaniu uczynicie. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, że przez ten projekt i przez te kierunki zwracam uwagę, możemy pójść w bardzo ważne dla miasta, dla rozwoju miasta Krakowa rozwój. Chodzi o co? Odgałęzienie, bardzo, bardzo niewielką inwestycją byłoby zrobienie odgałęzienia tramwaju, który biegnie w stronę Górki Narodowej w kierunku Azorów i tam mamy niezwykle dziś intensywnie rozwijające się tereny, które są zainwestowane wielkie firmy, IKEA, Makro, Kasorama, Oszą, to wszystko się buduje i tam można niewielkim nakładem odrobnym z odgałęzieniem w kierunku Azorów, zresztą nawet jest zostawiony przy kładce przy ulicy Opolskiej przejazd. Wtedy, w 70-tych latach już o tym myślano. Proszę państwa, w 70-tych latach kładka była budowana. Pomyślcie, ile to lat myślało, zostawili miejsce na tramwaj. Minęło 40 lat, prawie nie ma tego tramwaju tam. Ktoś już wtedy o tym myślał. Czas do tego wrócić. I drugi teren inwestycyjny, który chciałem, przepraszam, nie inwestycyjny, ale bardzo dla Krakowa ważny. Budując tramwaj mamy jeszcze Jawice, na przykład przez Majstera, idąc przy rondzie, przy ulicy Dobrego Pasterza, też niewielkie odgałęzienie do największego cmentarza Krakowa na Gromniku Czerwonym, na Dolicy. No,
setki, tysiące ludzi tam jeździ. To też wydaje się, że ta inwestycja jest bardzo wskazana i niewiele trzeba, żeby przybudując tramwaj na Mszczyźnicę połączyć tę największą część, największy cmentarz Krakowa komunikacją tramwajową. I to jest, proszę Państwa, zadanie oczywiście na przyszłość, ale jeżeli my dzisiaj, radni Krakowa, nie zrobimy tego kierunku i nie poprzemy tej uchwały, to trzeba będzie przed tymi mieszkańcami, o których mówiłem, tutaj wytłumaczyć, dlaczego się tak dzieje, że są takie rejony Krakowa zapóźnione i przez nas zaniedbane. Na koniec powiem, proszę Państwa, tak, że gdyby nasi poprzednicy w latach 70. nie pomyśleli o tym, że trzeba pod dworcem głównym budować przejście podziemne, którym jeździmy dzisiaj, że trzeba budować linię dla tramwaju, to byśmy ich w tamtej kadencji nie ukończyli tych dwóch inwestycji i nie powstałby tunel 1800 metrowy dla tramwaju pod dworcem głównym i dla samochodów obok. Ktoś kiedyś ponad 40 lat temu zaczął to robić. Dzisiaj to służy wszystkim Krakowianom i wszystkim, którzy korzystają z tego. My dziś musimy zrobić ten krok, pójść w kierunku rozwoju linii tramwajowych w Uniwersytecie Krakowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan Proszę Państwa, ta uchwała na pewno nie spowoduje budowy tej linii, czyli linii, natomiast nie załatwi tego, natomiast na pewno to przybliży. Ta uchwała to nie jest uchwała, która mówi, mamy to robić, tylko chcielibyśmy, żeby to było robione. Ta uchwała jest uchwałą, można powiedzieć, jest oczywiście uchwałą intencyjną, przed WPF-em. Znaczy na podstawie tej uchwały dopiero będzie można coś wprowadzić do linii do WPF-u. Skąd środki? No oczywiście to jest zawsze taki dylemat, skąd środki. Zawsze jest taki dylemat, natomiast jeżeli nasi poprzednicy 10 czy 15 lat temu podjęli mowę, ja sam byłem jednym z nich, projekt uchwały o kierunkach działania prezydenta w sprawie budowy Centrum Kongresowego, to wtedy po pierwsze nam się wydawało, że to będzie tańsze, bo zawsze efekt inwestycji jest inwestycja droższa, niż się wydaje na początku. Ale dopiero po 12 latach ta sprawa się wdrażała. Nie chciałbym, żeby to trwało 12 lat. Ale też mówię, że do sprawy trzeba w takiej kolejności podchodzić. Propozycja, aby eliminować inne linie. Znaczy ja jestem pełen podziwu dla wiedzy, umiejętności wielu kolegów, którzy siedzą na tej sali. I nie podejmowałbym się dyskusji, czy dana linia jest bardziej efektywna, czy mniej, czy przejście przez to jest taka, jest lepsze, czy gorsze. Bo tego są fachowcy. Od tego są fachowcy i wolę oprzeć się na zdaniu fachowców niż na swoim nosie, a miałem w swoim życiu kilkadziesiąt dużych projektów inwestycyjnych i nie podjąłbym się palcem pokazywania, co jest lepsze. Najgorsze, kiedy takie rzeczy robią politycy. Stąd nie jestem zwolennikiem, ale mówić, skasujcie tamtą linię, bo mnie się ona wydaje być mniej efektywna. Kolejna sprawa, i to już o tym była mowa, to jest tak naprawdę dopiero otwarcie inwestycji. Efektem tego będzie analiza, z której będzie wynikało, ile co będzie kosztować, kiedy może być zrobione i tak dalej. I w jakiejś perspektywie będzie to wprowadzane do WPF. I myślę, że taka, nie tylko myślę, że jestem przekonany, taka jest intencja tej uchwały, stąd uważam, że taka uchwała powinna być i powinna wskazać pewne rzeczy, powinna pokazać, że nadal bardziej interesuje, coraz bardziej interesuje się tym rejonem. I na koniec, często też na tej radzie, na tej sali, często mam okazję słyszeć różnego rodzaju ośmieszanie różnych pomysłów, właśnie różnymi poprawkami, mniej lub bardziej, że tak powiem, ciekawymi. Taka uchwała, jeżeli będzie taka potrzeba, to zostanie zrealizowana i za 10 lat, też powiem, w 2013 roku, w marcu, zaczęło się. I wtedy się będzie pamiętać o tych, którzy pchali tą sprawę, a nie tych, którzy starali się tą sprawę ośmieszać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana radnego. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja może tylko chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo zgadzam się z pewnymi kierunkami, sytuacje się zmieniają. Trzeba reagować, tylko inwestowanie i planowanie inwestycji to, tak jak to Pan Przewodniczący wcześniej powiedział,
10 lat temu już niektóre rzeczy zapadały. Pamiętam, my mieliśmy wcześniej wieloletni plan inwestycyjny, który jest niczym innym jak teraz na dzień dzisiejszy wdrożony w WPF, czyli prognoza finansowa, która jest zgodna w pewnym sensie. Wiele inwestycji, które zostało zaplanowanych, dzisiaj ma pewien etap realizacji i wskazywanie bardzo często priorytetów przesuwanie może być bardzo trudne i uciążliwe, a może nawet kosztowne i to jest najgorsze. Natomiast myślę, że ta polityka, która w tej chwili jest prowadzona, albo inaczej powiem, że intencja, która tutaj przyświecała projektodawcy, jest zgodna całkowicie, takie odnoszę wrażenie, z polityką prowadzoną w tym zakresie i ona będzie ukierunkowana i jest ukierunkowana w tej materii. Natomiast myślę, że kolega radny Garda chciał zwrócić właśnie między innymi na ten aspekt, że nie możemy za każdym razem po dojściu do wniosków, że coś jest lepsze czy gorsze zaproponowane przez wieloma laty przez naszych poprzedników, dzisiaj traci rację bytu. Czyli zmieniamy, przesuwamy, a za tym idą konsekwencje finansowe. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę zabrać głos. Pan jest projektodawcą, to na koniec. Jest. Pan dyrektor bardzo Michał, bardzo proszę. Jeszcze bardzo mi pan dyrektor i pan. Dzień dobry Państwu, chciałbym przedstawić opinię prezydenta do projektu uchwały. Opinię się pozytywnie z uwagami projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla prezydenta miasta Krakowa dotyczących rozwoju systemu komunikacji tramwajowej na terenie miasta Krakowa. Jako główną uwagę jest tutaj kwestia określenia przebiegu linii tramwajowej do Górki Narodowej Zachód, a nie Górki Narodowej Wschód. Chciałbym też jednocześnie zaznaczyć, ponieważ tutaj były poruszone kwestie realizacyjne. W chwili obecnej Zarząd Infrastruktury Komunalnej zgodnie z zapisami w wieloletnim programie finansowym obowiązującym w chwili obecnej jest w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej na przeprowadzenie decyzji, postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej i wykonanie koncepcji dla przebiegu linii tramwajowej na odcinku do Górki Narodowej Zachód łącznie z pętlą tramwajową. Jednocześnie w ramach działań komunikacyjnych jest także przygotowany przetarg na opracowanie dokumentacji dla uzyskania decyzji środowiskowej na budowę alei 29 listopada, która z tą inwestycją pojedzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Bartłomiej Garda. 2 minuty. Inaczej wyłączyć mikrofon się zrobił. Dobrze, ja chciałem tylko już przydzielić na kontrowersji od merytorycznej dyskusji, to odwrócić do tych takich przysłówek. Po pierwsze, ani raz powiedziałem, że jestem przeciwko. Więc ani ja nie atakuję tej uchwały, nie powiem Państwu. Należy się Państwo są wiedzieć to w ten sposób, tego widzę. Ponieważ sam cały czas pochwaliłem, cały czas mówiłem tą kwestię, że to są bardzo istotne rzeczy, jest niedowiązane północ i należy coś robić. I to jest pewne. I to w końcu też ruszy, więc jestem cieszę i nikt nie przeszkadza tej uchwały. Natomiast ja mam inny problem kompletnie, który próbuję wyrazić jeszcze raz i go trzeba jakoś finansować. W związku z tym trzeba sprowokować prezydenta, żeby było tak, jak pan przewodniczący powiedział, że do tego, żeby ruszyć ten temat, żebyśmy powiedzieli, że właśnie w 2013 roku ruszyliśmy temat i dzięki tej właśnie dzisiejszej dyskusji rozpoczęła cała inwestycja i później Państwo przyszli radni i prezydenci będą przecinać sęgę otwarcia tego tramwaju właśnie po to, żeby prezydent już wskazał miejsca, a my radni zdecydowali swoją mądrością zbiorową, co i z czego tak naprawdę pokryć te wydatki po to, żeby jak najszybciej uruchomić tą inwestycję. Więc to jest pierwsza rzecz, nie przeszkadzam tej kwestii. Natomiast stąd uważam, że poprawka pierwsza jest zasadna właśnie tego sobie powodu. Żeby to nie było tylko kolejna uchwała, żeby to nie był krzyk rozpaczy pani radnej Teodozji, która faktycznie od 20 lat o tym mówi i nie może się przebić. W kółko to wszystko jest posponowane, nie ma żadnego efektu, a my nie możemy się spotkać z realizacją tej inwestycji. I żeby to nie był taki
krzyk, rozpaczy ta uchwała, że znowu robimy coś, spróbujmy coś, a dalej nic z tego nie będzie, bo my to wiemy, że to nie jedna uchwała, tylko była nie jedna dyskusja, nie jedne krzyki, to znowu tak nie było, to uważam, że właśnie poprawka nr 1 daje nam to szansę. To tak już, nie, tak to jest moja opinia, to jest inny sposób na to, żeby w końcu ruszyć i powiedzieć zróbmy to, a nie to piszmy uchwałę, mówmy, że to faktycznie jest koncepcja i tak dalej, tak dalej, kolejny plan. Natomiast co do drugiej kwestii, no to już Państwa decyzja. No, dziwię się, że Państwo nie będą chcieli poprzeć 29 listopada i też rozbudowania tych elementów. Jeśli nie, to może z drugą taką uchwałę zrobią i zajmą się tą kwestią, bo też również w aspekcie transportu, jak Pani Rada Tadeusz powiedziała, dostępu do północnej części Krakowa jest bardzo ograniczona, a kwestia transportu też jest troszeczkę za mało zrobione, stąd mam nadzieję, że ten sposób, jak odrzucimy uchwałę w przypadku nr 2, pojawi się uchwała teraz już, która będzie robiła dobrą, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową północnej części Krakowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan projektodawca Dominik Mieszkowiec. Szanowni Państwo, no ta dyskusja jest niestety przykładem na to, jak poważny temat można próbować przemieszczać. To jest smutne i przykre, Panie Radny. Dlatego, że projekt uchwały wziął się był poparty i dobrze było czasem zaglądać do opinii prezydenta, jest tam przedstawiciela klubu prezydenckiego. Był oparty na, po pierwsze, analiza Wydziału Gospodarki Komunalnej. To nie jest tak, że temat budowy tych dwóch linii tramwajowych jest jakimś nowym, bo tutaj wystąpienia pana przewodniczącego i radnych z klubu prezydenckiego wskazywały, że to jest jakiś nowy. Otóż nie jest to nowy. Było wiele analiz prowadzonych na temat potrzeby, na temat zasadności ekonomicznej budowy tych linii. Wszystkie te analizy wskazywały, że było to kilkunastu lat. Wszystkie te analizy pokazywały, że budowa tych linii jest najbardziej zasadna w Krakowie. Nawet jest to zawarte w opinii pana prezydenta, ponieważ powstał taki dokument bardzo ważny, priorytetowe projekty inwestycyjne zbiorowego transportu szynowego w Krakowie. To jest dokument, na podstawie którego miasto wystąpiło już i wskazało, które inwestycje realizowane z Krakowie w zakresie transportu publicznego chce, aby były finansowane z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. I tam znalazły się też między innymi te dwie linie tramwajowe, o których my mówimy. I w tym dokumencie jest zarekomendowana kolejność realizacji linii. Pierwsza linia to jest Meissnera Mistrzyniowice. Dlaczego Państwo nie czytacie czasem tego, co pisze Pan Prezydent w opiniach? Bo mówię, Pan Prezydent w swojej opinii podał daty, w których obie inwestycje mogą być zrealizowane. Więc ja rozumiem, że my dzisiaj jakby wskazujemy ten problem w oparciu o ekspertyzy fachowców, analizy stworzone przez na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej, że ten problem nazywamy po imieniu, że wszystkie dokumenty strategiczne, wszystkie analizy wskazują na potrzeby budowy, natomiast nic się tam, znaczy nic, też mało w tych kwestiach się nie dzieje. I ta uchwała ma po prostu przybliżyć to, zmienić tą rzeczywistość, tak abyśmy mogli za kilka lat, te linie, czy kilkanaście, wskazywane 9, te linie tramwajowe oddać. I to nie jest tak, że ktoś nagle zabierze jakieś inwestycje. No nie da się skasować, wszyscy to wiemy, łącznika przy dworcu w Płaszowie, tego Wieńska, Lipska, on będzie realizowany. Tak samo nikt nie zwinie toru z ruszaniu tramwajowego, nie rozwinie na port, to też jest niemożliwe. Natomiast my pokazujemy, że pewne działania były też w rozwoju tej infrastruktury robione nieco ponad analizami, czy też poza analizami. I chcielibyśmy, aby te ostatnie wielkie pieniądze, które będą dla Polski wywalczone przez pana premiera w Krakowie, zostały skierowane na te sensowne inwestycje, na te najbardziej potrzebne linie tramwajowe. A co do finansowania, co do samego finansowania, to przypominam, dobrze by też było to sprawdzić, jeżeli się zarzuca, że obie inwestycje są niesfinansowane, że pełne finansowanie dla tramwaju na Górkę Narodową znajduje się w wieloletniej prognozie finansowej. Natomiast kwota
kwota, która jest, która ewentualnie byłaby założona na realizację tramwaju Nowicka Meissnera i w górę do Mistrzejowic, przy okazji uzyskania środków na dofinansowanie z Unii Europejskiej, to będzie kwota kilkudziesięciu milionów złotych, więc myślę, że w perspektywie kilkunastu lat na pewno takie środki wspólnie w wieloletniej prognozie finansowej znajdziemy, dlatego że ta wieloletnia prognoza finansowa, jak to często pan skarbnik powtarza, jest tylko planem, pewnym prognozowaniem długu i prognozowaniem pewnych inwestycji w przyszłość, a wiemy, że niektóre inwestycje nam wychodzą, nie nam nie wychodzą, to się wszystko przesuwa i żyje. Więc trochę tak jak mówił pan przewodniczący też Kościółę, my jakby chcemy skonkretyzować tę dyskusję i oczekujemy tą uchwałą, to jest tak naprawdę uchwałą startową tego, że te inwestycje zostaną po prostu zrealizowane w przeciągu nie 2013, 2014, 2015 roku, ale w tej perspektywie 9 lat. Dziękuję bardzo. Chciałbym tylko Państwu radnym przypomnieć, że za chwilę będziemy głosować. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przystępujemy do głosowania, szanowni panie i panowie radni. Czy będziemy tak za każdym razem robić dzwonek? Czy ustalamy tak? Przy pierwszych czytaniach ustalamy, że po czytaniach będziemy używać dzwonka, tak? Dobra. Za każdym razem. Przypominam, że mamy drugi jednoczytaniowy. I przepraszam, ile mam czekać? Nie ustało, nie ustało. Panie Przewodniczący, gotowi? Panie Przewodniczący, gotowi? Głosujemy. Przystępujemy do głosowania nad poprawką, pierwszą poprawką pana Bartłomieja Gardy. Kto z pań, panów radnych jest za poprawką pana Gardy nr 1? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 15 osób za. 21 osób przeciw. 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Poprawka numer 2 pana Bartłomieja Gardy. Według, bardzo proszę, no według. Dziękuję bardzo. Poprawka numer 2 pana Bartłomieja Gardy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki numer 2 pana Bartłomieja Gardy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 15 osób za. 19 przeciw. 0 wstrzymujących się. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że poprawka numer 2 pana Bartłomieja Gardy nie przeszła. Głosujemy cały druk bez poprawki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1965? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 34 osoby za. 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się, 2 osoby się nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdza, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 1985.
kolejny druk. Bardzo proszę o wydruk, a ja Państwu w międzyczasie będę czytał, bo do każdego druku muszę na przykład. Rozpoczynamy procedurę projektu uchwały według druku nr 1163, projekt uchwały w trybie jednoczytaniowym. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1163 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek oznacza czas zakończenia dyskusji nad projektem. Informuję Państwa radnych, iż na podstawie paragrafu 34 ust. 3 statutu pisemny wniosek co najmniej 1/10 ustawowego składu rady, czyli 5 radnych lub prezydenta, zawierający uzasadnienie złożone najpóźniej do końca dyskusji, rada może zdecydować o rozpatrzeniu projektu uchwały w trybie dwóch czytań. Druk nr 1163.